Cześć! Jeśli masz pomysł na własną stronę internetową, ale kompletnie nie wiesz od czego zacząć, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Skorzystaj z hostingu od Orange. Znajdziesz tam bardzo fajny kreator stron www. W tym odcinku pokażę, jak z takiego kreatora skorzystać. Zaloguj się do panelu administracyjnego. Kliknij w kafelek tworzenia strony www z kreatora. Wybierz szablon, który najlepiej pasuje do Twojego biznesu. Możesz skorzystać z podglądu, aby zobaczyć, jaki będzie układ strony. Pamiętaj, że zdjęcia zawsze będzie można zmienić. Zaznacz wybrany szablon i kliknij Przejdź do tworzenia strony www. Uzupełnij wymagane pola w zakładce Informacje o firmie i baner główny. Wgraj też zdjęcie, które będzie widoczne jako główny element strony. Pozostałe sekcje w formularzu są opcjonalne. Można je dodawać lub usuwać w zależności od potrzeb. Efekty swojej pracy możesz sprawdzić po kliknięciu w przycisk Podgląd strony. Jeżeli masz już wypełnione powyższe rzeczy, to warto też zoptymalizować stronę w celu zwiększenia jej widoczności w wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie, zwiększenia liczby odwiedzin na stronę. Zrobisz to w zakładce Konfiguracja SEO. I jeszcze kilka słów o formularzu kontaktowym. Dzięki niemu użytkownicy będą mogli szybko zadać pytanie, a być może nawet złożyć zamówienie na produkt bądź usługę, którą oferujesz. Kliknij w zakładkę Formularz kontaktowy. Zaznacz wyświetlenie tej sekcji i uzupełnij pola. W polu Adres e-mail wpisz maila, na którego będą przychodziły wiadomości. Wszystko gotowe? Jeżeli tak, to możesz już opublikować stronę w internecie. W zakładce Wybór domeny pokażą się wszystkie dostępne adresy, pod którymi możesz opublikować stronę. Kliknij w wybrany adres i zapisz ustawienia. Gotowe! Strona po chwili będzie widoczna w internecie. Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Ci stworzyć własną stronę przy użyciu tego kreatora. Jak widzisz, wcale nie jest to takie skomplikowane. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym już niebawem. Cześć!